co on myśli, czuje i zamierza. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów, subskrybentów, wszystkich Państwa na moim kanale. Bardzo proszę wszystkich nowych słuchaczy, którzy odnaleźli mój kanał na YouTubie, o subskrypcję. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Z dzwoneczkiem tym u góry, a dostaniecie powiadomienia od YouTube'a o moich nowych premierkach z wróżbami. Zapraszam oczywiście również do komentowania, do lajkowania z łapką w górę i do wróżb prywatnych. Wróżby prywatne robię dla Państwa z kart Tarota lub Lenormanda lub obu tych talii przez WhatsApp, przez Messenger lub Skype. Zapraszam serdecznie. Oczywiście wróżby prywatne, indywidualne są wtedy bardziej dokładne i odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia, Waszych zdjęć i konkretnych pytań, problemów do kart. Także zapraszam wszystkich na wróżby prywatne, a dzisiaj zobaczmy, co Wasza osoba ukochana, o której myślicie i którą teraz wizualizujecie, co ta osoba myśli, co ta osoba czuje. I co ta osoba ukochana zamierza? Temat już widzę, kochani. Temat w waszym tym czytaniu jest jakiś koniec, kryzys. Czyli jakaś komunikacja zablokowana, spotkania zablokowane i no, randki, ta relacja zablokowana, zupełnie skończona, urwana. Czyli śmierć, tak? Nie ma nic. I tutaj co myśli ta osoba ukochana? Myśli o rozmowach, że potrzebne są rozmowy, by zaryzykować jeszcze raz. Nie wiadomo, w którą stronę to ma pójść, ta relacja, w którą stronę się rozwija. Być może jest też niezdecydowanie, co teraz zrobić dalej, jak to ten spór rozstrzygnąć, jak to dalej rozwinąć, jak to się potoczy. Jest tutaj taka jakby niewiadoma, tak? Ale ta osoba ukochana myśli o nowym ryzyku, o nowej szansie, o nowej próbie, by podjąć jeszcze raz ryzyko tego, by się do Was odezwać. Czyli komunikacja, pisanie, wiadomość w najbliższych czasie i właśnie ta osoba myśli o tym, by wysłać wiadomość, by napisać, by się skomunikować z Tobą. Co czuje ta osoba? Czuje na razie niezdecydowanie, absolutną niepewność, niezdecydowanie. Nie wie, co zrobić, jest na rozdrożu dróg. Tak, mamy tutaj rozdroże dróg, nie wie, w którą stronę pójść. Czy na przykład odezwać się do Ciebie, jeszcze jedną próbę podjąć, czy odejść i otworzyć nowe drzwi. Ale ta osoba czuje, że ma głębokie uczucia do Ciebie i czuje również, że chciałaby harmonii, balansu, zgody, że chciałaby się pojednać, że chciałaby znowu pięknej atmosfery, seksualności, intymności. Czuje również ta osoba, że podobacie mu się lub jej, nie wiem, to zależy, kim jest ta osoba ukochana, czy kobietą, czy mężczyzną, że podobacie się tej osobie ukochanej, że jesteście dla niej atrakcyjni, seksowni i ta osoba ukochana chce na pewno zgody, balansu, harmonii. Pomimo swojego niezdecydowania, nie wie, co zrobić, nie wie, jak się zachować, być może nie wie, jak zacząć ten kontakt znowu z Wami, nie wie, jak doprowadzić jej do rozmowy, natomiast zastanawia się i, jak to się mówi, analizuje, tak? Ponieważ ma głębokie uczucie, jakby nie mogła ta osoba o Was zapomnieć. Takie coś tutaj jest. Tylko ma Was głęboko w sercu. No i tutaj mamy powrót, kochani. Co ta osoba zamierza?
zamierza powrócić, ktoś z przeszłości powraca, wzmocniony, silniejszy, być może z konkretną jakąś decyzją, ktoś z przeszłości powraca i chce stabilności. Chce znowu stabilnego związku lub z Wami zamieszkać, lub z Wami coś zbudować, tak? Na jakichś masywnych fundamentach. Chce być może rodziny z Wami, dzieci, domu, mieszkania i chce zacząć nowy rozdział miłosny z Wami, czyli nową tutaj relację, nowy początek, tak, z Wami. Chce tutaj ta osoba, Wasza ukochana, zacząć. To, co teraz się skończyło, to, co między Wami umarło, może się odrodzić jak Feniks z popiołów, tak? Czyli tutaj wymaga jednak ta znajomość, Wasza przyjaźń, relacja wielkiej transformacji, czyli zmiany, tak? Musicie też zacząć zupełnie od początku. I tutaj, jeśli analizujemy jeszcze raz tą wróżbę, to chodzi o rozmowy, głębsze uczucia i nową próbę, nowy rozdział, nową szansę. Chodzi również tej osobie ukochanej o wiadomość, którą chce wysłać, napisać, ponieważ ma głębsze uczucia i chce wrócić, chce spróbować jeszcze raz. Chce spróbować coś stabilnego właśnie, bo ma głębsze uczucia, ale zastanawia się, jak to zrobić. Tak? Także tutaj mamy na pewno też wiadomość od tej osoby ukochanej, że po prostu jesteś dla niego piękna, atrakcyjne, że go pociągacie, że jest jej chemia, atrakcyjność i że chce z Wami nowego jakby początku, nowej szansy. Także mamy tutaj powrót, ktoś powraca wzmocniony, tak, po namyśle, po decyzji, po podjęciu decyzji i chce zbudować coś stabilnego. Zobaczmy jeszcze na koniec, jakie energie są ważne z oraklu energetycznego. Proszę o energię, kartę energii. Proszę o kartę energii dla tej relacji. Dziękuję. The Temple Path. Ok. Czyli wszelkie trudności, które są, trzeba pokonać, by dojść do tego szczęścia, do tego pięknego miejsca, jaką jest tempel. Także tutaj mamy parę, no jeszcze trudności, problemów do pokonania. Natomiast opłaca się, ponieważ później jak dojdziecie do tego templa, to będzie przecudownie, pięknie, będzie no wyjątkowo, będzie cudownie. I właśnie te trudności starajcie się w tej relacji z tym partnerem pokonać. Także niech się dzieje, kochani, niech się spełnia, niech się dzieje. Niech się narodzi, jeśli tego pragniecie i niech zacznie się od nowa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.